Dzisiejsze wydarzenie to tak naprawdę święto budowniczych, czyli wykonawców tej największej w historii Stoczni Wojennej inwestycji, bo mówimy tutaj nie tylko o budowie hali do integracji kadłuba, tylko mówimy o całym programie realizowanym w ramach programu Miecznik, czyli mówimy o przygotowaniu infrastruktury niezbędnej do tego, aby budowa takich okrętów jak okręty klasy fregata były możliwe do prowadzenia w nowoczesnym środowisku, w nowoczesnych warunkach przez polskich stoczniowców. Zawieszenie wiechy to jest zwyczaj budowlany, przede wszystkim służący temu, żeby jakby docenić wysiłek budowniczych tego obiektu, który się realizuje. Zwykle związany jest z postawieniem najwyższej elementu konstrukcji obiektu i dzisiaj tak naprawdę ten moment osiągnęliśmy na budowie. Jesteśmy na półmetku. W połowie przyszłego roku będziemy kończyć realizację tego projektu. W związku z tym dzisiaj to jest taki moment, żeby docenić wszystkich tych pracowników, którzy są zaangażowani w realizację projektu. Dziś Miecznik jest realizowany w odpowiednim tempie. Mieścimy się we wszystkich terminach. Niektóre nawet etapy zakończyły się przed terminem. Dzięki temu projektowi stocznia odtwarza swoje kompetencje, a przede wszystkim jest to też rozwój dla całego Pomorza, bo przy projekcie Miecznik na różnych etapach będzie dodatkowo zatrudnionych ponad 2000 pracowników, kilkaset firm, które będą współdziałały z PGZ Stocznią Wojenną przy poszczególnych etapach. To pokazuje, że można było odbudować ten przemysł zbrojeniowy w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ten rok też z PGZ Stocznia Wojenna zakończy bardzo dobrym wynikiem finansowym. To pokazuje trend, który się utrzymuje od kilku lat. Wróciliśmy do przemysłu stoczniowego. Dzisiejsza uroczystość jest tylko etapem, bo najważniejszy jest etap końcowy. Etap dla nas będzie wtedy ważny, kiedy będziemy mogli przekazać Marynarce Wojennej pierwszy z okrętów wybudowanych w oparciu o tworzoną dziś infrastrukturę.